drodzy rolnicy, przygodni księża, mieszkańcy gminy Przykona i pozostałych gmin powiatu tureckiego. Szanowni Państwo, w imieniu własnym oraz wójta gminy Przykona witam serdecznie na powiatowo-gminno-parafialnych dożynkach w Rogowie, w gościnnych progach gminy Przykona. Szanowni Państwo, spotykamy się w wyjątkowym dla narodu polskiego roku, kiedy obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległego bytu. Dzisiejsza uroczystość jest dobrym momentem, aby oddać hołd ludziom polskiej wsi, nieugiętym, niepokonanym, by upamiętnić ich zasługi w naszej wspólnej historii. To właśnie polska wieś, mimo grożących represji i prześladowań, wykazywała się patriotyczną postawą przez cały okres niewoli. Z udziałem polskich chłopów odbywały się liczne zrywy narodowościowo-wyzwoleńcze. Mieszkańcy polskiej wsi wchodzili w skład wielu ugrupowań konspiracyjnych. Wieś żywiła mieszkańców miast i udzielała schronienia Polakom wysiedlanym ze swoich siedzib. Za tą patriotyczną postawę wielokrotnie płaciła ogromną cenę. Szanowni Państwo, pragnę zauważyć również, że wieś polska była i jest ostoją wartości chrześcijańskich i narodowych tradycji. Święto plonów stanowi ważny element polskiej kultury i tożsamości. Podkreśla takie wartości jak przywiązanie do ziemi, szacunek dla przyrody, wolę kultywowania zwyczajów ojców. 30 lat rysza, znów sposób rysuje, na jesień to lecie obchodzić planuje. A my się cieszymy i zdrowia życzymy, niech nam sołtysuje i do wsi pracuje. Druhowie ze Smolska to strażacy mili, 35 latek pracy obchodzili. Bądźcie dalej dobrzy, ratunku i zbytku, a gdy tu zabieje, ratujcie dobytku.